Mariusz Czerniewicz, Team Natural Signing In. Dobra, lecimy z tym. Spróbujmy się zmierzyć z tym tematem. Jakże mega, mega ekscytującym tematem, ponieważ za kilka godzin zaczyna się Mister Olympia i będę z wami szczery od samego początku. Otóż powiem wam, że zwlekałem z tym filmem do samego końca, tak jak wspomniałem wam w ostatnim filmie i zwlekałem z taką nadzieją, że będę wiedział więcej, że będę mógł być trochę bardziej precyzyjny w moich przewidywaniach, jeśli chodzi o tegoroczną Mister Olympia, ale muszę być szczery i powiem wam, że będzie ciężko, bo takiej Mister Olympia jak Mister Olympia 2015 jeszcze nie było. Powiem wam, że wokół tego sportu w tym momencie dzieje się tak dużo, że chyba nikt poza władzami ligi IFBB Pro nie jest w stanie przewidzieć tego, co wydarzy się w tym roku. I pozwólcie, że teraz tak naprawdę punkt po punkcie będę poruszał poszczególne tematy, a to wszystko na końcu spróbujemy złożyć w jedną całość. Zacznijmy sobie od szybkiego wyjaśnienia, w zasadzie szybkiego przypomnienia, czym jest Liga IFBB Pro. I chciałbym, żeby każdy, kto ogląda ten film, miał świadomość, że Liga IFBB Pro to zawodowy sport sylwetkowy. I zwróćcie uwagę na słowo zawodowy, ponieważ pod kątem pozostałych argumentów, pozostałych spraw, które poruszymy w tym filmie, słowo zawodowy ma dosyć duże znaczenie. I co przez to rozumiem? Ważne jest to, żebyście mieli taki obraz, że w momencie takim, gdy jako sportowcy zawodowi wychodzimy na scenę, nie jesteśmy oceniani tylko i wyłącznie na podstawie tej formy i tej sylwetki, którą prezentujemy na scenie, ale także oceniany jest nasz całokształt. Co przez to rozumiem? Rozumiem przez to naszą tak naprawdę wartość marketingową, naszą historię, która stoi za nami, nasze wartości, które są reprezentujemy. I czy jest to ok? Ponieważ często w głowie rodzi się takie pytanie, że powinniśmy być oceniani tylko i wyłącznie jako sportowcy. Owszem, jeśli jest to sport amatorski, niewątpliwie ten czynnik sportowy powinien być jedynym podlegającym ocenie aspektem. Natomiast jeśli jest to sport zawodowy, trzeba naprawdę zaakceptować taki fakt, że no musimy liczyć się z tym, że pracujemy na siebie nie tylko i wyłącznie w siłowni, nie tylko i wyłącznie budujemy swoje ciało, ale także budujemy swoje zaplecze, budujemy swoją historię. I jeśli chcesz być zawodowym sportowcem, musisz zaakceptować ten fakt. Także jeśli ktoś jest częścią ligi IFBB Pro, na pewno ma świadomość tego, że nie reprezentuje tylko i wyłącznie swojej sylwetki, ale także reprezentuje znacznie, znacznie więcej. I właśnie do tego zmierzam, żeby móc przedstawić wam kolejny argument. Ale pozwólcie jeszcze, że zanim przejdę do typowania wyników tegorocznej Mister Olympia, wprowadzę was tak trochę w ten świat ligi IFBB Pro, tak bardziej od środka. I generalnie to, o czym chciałbym z wami porozmawiać, nazwałbym taką szeroko rozumianą sprawą bodybuilding.com. I sprawa bodybuilding.com jest bardzo kluczowa dla tegorocznej edycji Mister Olympia, ponieważ wiąże ona ze sobą wiele takich na pozór pobocznych wyjątków i takich wątków, które już poruszałem. I żeby was zaciekawić tym, wspomnę, że bardzo ściśle związany okazał się z tym być wątek właśnie pana Kaja Greena. Także teraz konkretnie. O co konkretnie chodzi? Mianowicie chciałbym, żebyście wiedzieli, że do tej pory Liga IFBB Pro ze stroną, a w zasadzie z firmą bodybuilding.com była w bardzo ścisłej współpracy i od kiedy sięgam pamięcią, strona bodybuilding.com jako jedyna miała prawa do transmisji, do tak zwanego webcasta, jeśli chodzi o Mister Olympia. Czyli wszelkiego rodzaju transmisje odbywały się za pośrednictwem strony bodybuilding.com i nagle w tym roku niespodziewanie klik i bodybuilding.com wypada z gry. Nie otrzymuje webcasta, nie otrzymuje możliwości transmitowania tego wydarzenia, nie otrzymuje możliwości transmitowania Mister Olympia. Więc o co chodzi? I tu też jest bardzo ciekawy wątek. Mianowicie na miejsce bodybuilding.com pojawia się coś dużo, dużo większego. I jest to firma kompletnie spoza branży, więc to powinno pokazać wam, jak branża fitness zaczyna być doceniana przez generalnie różnego rodzaju gałęzie przemysłu i gospodarki. Mianowicie na miejsce bodybuilding.com pojawia się Amazon.com, które wykupuje prawa do transmisji Mister Olympia. I swoje prawa bardzo grzecznie przekazuje marce FlexOnline.com, czyli tak jakby sztandarowemu pismu Ligi IFBB Pro. Natomiast sama obecność tego Amazona dla mnie jest wielkim zaskoczeniem i naprawdę nie spodziewałbym się. Natomiast co się dzieje z bodybuilding.com? Bodybuilding.com będąc w takiej sytuacji stwierdza, że zwyczajnie czuje się pokrzywdzony i kompletnie wycofuje się ze współpracy z Mister Olympia. Kompletnie wycofuje się ze sponsorowania tych zawodów i myślę, że to jest wielki cios dla Mister Olympia, ponieważ bodybuilding.com prawdopodobnie meldowało
chyba najwięcej kasy ze wszystkich sponsorów, także bodybuilding.com znika, amazon.com się pojawia, ale co za tym idzie? Co idzie za zniknięciem bodybuilding.com? Idzie za tym chociażby zniknięcie takiego zawodnika jak Steve Cook. Na pewno kojarzycie tą postać, jak dla mnie jedna z najfajniejszych sylwetek, wiodąca postać kategorii Men's Physique. I sprawa Steve'a Cooka jest dosyć ciekawa. Otóż początkowo miał się o tym przygotowywać, po czym jednak stwierdził, że w tym roku przygotuje się mocniej niż w poprzednich latach i w bardzo krótkim okresie czasu nałożył na swoją sylwetkę kilka ładnych kilogramów mięśni i był w bardzo, bardzo solidnych już przygotowaniach, bardzo zaawansowanych przygotowaniach. W momencie, gdy wyszła sprawa bodybuilding.com, Steve na następny dzień ogłosił, że wycofuje się ze startu w Mister Olympia. I to powinno pokazywać Wam, jak uzależniony jest ostateczny sukces zawodnika od tego, kto za nim stoi. I sprawa Steve'a Cooka obrazuje dokładnie te mechanizmy. I pójdźmy o jeszcze jeden krok dalej i powiążmy z tym sprawę Kaya Greena. Otóż chciałbym, żebyście wiedzieli, że kurczę, myślę, że mogę to powiedzieć. Otóż ja zaufałem Kajowi, że te jego łzy są szczere, ale teraz łącząc kilka faktów, mam świadomość, że Kai trochę zagrał na emocjach, zrobił coś, czego nie powinien zrobić. I okej, jeśli chodzi o mnie, ja staję za nim jako za sportowcem murem. W sensie podziwiam go jako sportowca, jestem jak najbardziej za tym, co robi jako kulturysta. Natomiast jeśli chodzi o tą akcję, czyli tak naprawdę niepodpisanie kontraktu Mister Olympia i zrobienie tego z premedytacją i przedstawienie się jako osoby poszkodowanej, nie było to okej z jego strony. I wiem, że jesteście teraz zaskoczeni, ale dokładnie tak było. Kai Greene wyrachowanie podziękował Leeds IV Pro, wycofał się ze startów Mister Olympia i doskonale wiedział, że nie wystartuje w tym roku. Także ta scena, gdzie widzimy go z w oczach, to nie gniewać się, ale jest to po prostu gra aktorska z jego strony. Wiem, że kocha ten sport, ale zrobił coś, co moim zdaniem nie do końca było fair. Tak czy siak, miej mi świadomość, że ludzie stoją za nim murem i że wcale nie muszą takich robić rzeczy. Wystarczyło powiedzieć, że po prostu wybiera inną drogę. I dla mnie ta droga jest zrozumiała, ponieważ wybrał on drogę biznesową. Stwierdził, że jeśli startowałby w Mister Olympia, to prawdopodobnie byłby numerem 2. I to jest coś, na co Kai się nie chce zgodzić. Ma dosyć bycia za te same fila HIFA, więc postanawia odseparować się od konkursu Mister Olympia. I prawdopodobnie jednocześnie postanawia odseparować się od ligi IFBB Pro i będąc w tym momencie z Wami takim przezroczystym, takim czystym jak łza, chciałbym powiedzieć, że wydaje mi się, że jest to taka chwila, gdzie już Kaja na scenie nie zobaczymy, a przynajmniej nie zobaczymy go na scenie ligi IFBB Pro. I do czego zmierzam podkreśleniem tego, że nie zobaczymy go na scenie ligi IFBB Pro? Otóż wokół bodybuilding.com, wokół tej całej sprawy bodybuilding.com zaczyna tworzyć się coś nowego. Do tego grona dołącza sędzia Lee Thompson, czyli jeden z głównych sędziów ligi IV Pro i razem, jak oficjalnie ogłasza Lee Thompson, postanawiają zbudować nową federację. Coś nowego, coś innego. I powiem Wam, że generalnie bycie takim, nazwałbym to odkrywczym, bycie odważnym, zazwyczaj jest na plus. Natomiast jeśli chodzi o tą sytuację, to za tym krokiem nie stoją właściwe wartości. Jeśli chce się być w rebelii, jeśli chce się stanąć przeciwko czemuś, to zawsze warto jest mieć za swoimi plecami bardzo dobre intencje i bardzo dobre wartości. W tym przypadku za tym krokiem stoi dużo emocji, ale także stoi czyste wyrachowanie i czysty biznes. I patrząc na historię ligi IFBB Pro, przeżyła ona już różnego rodzaju skoki w bok, różnego rodzaju odłamy i zawsze kończyło się to tak, że wszystko wracało do punktu wyjścia, ponieważ za ligą IFBB Pro, czyli za prawdziwym konkursem Mister Olympia, stoi coś takiego, co jest wyjątkowe. Stoi za tym cała historia sportu i całe dziedzictwo. Także wydaje mi się, że ten krok, jeśli chodzi o Kaja i Thompsona, czy też generalnie całą stronę bodybuilding.com, marketingowo może przynieść im duże zyski, natomiast ostatecznie raczej nie jest skazany na sukces. Dobra, jak widzicie, po prostu naprawdę dużo się dzieje i mam nadzieję, że zbudowałem Wam ten taki background, takie zerknięcie od środka na tą ligę IV Pro, jak to jest. I teraz możemy przejść do gwoździa programu, czyli do typowania tegorocznych wyników Mister Olympia 2015. Numero uno. Filip Hip. Dobrze wiecie,
nie chcę już wracać do tego. Naprawdę myślę, że mocno uargumentowałem to w poprzednim filmie i jestem przekonany. To jest jedna, jedyna rzecz, której w tej Mister Olympia jestem niemalże w 100% pewien. Mister Filip Heath, numer 1. I myślę, że zasłużenie. Myślę, że zasłużenie i gdyby Kai był w tej linii, tak jak powiedziałem, prawdopodobnie byłby numerem 2. Phil Heath, złote dziecko, cudowny sportowiec, dobry ambasador sportu, równy gość, ma w sobie pokorę, naprawdę zasługuje na bycie Mister Olympia. Jak nie ma Kaja, w zupełności z czystym sumieniem, Philip Heath, numer 1. Dobra, to było na tyle, jeśli chodzi o pewne miejsca. Zostaje nam numer 2, 3, 4, 5 i tak dalej. Na dwójkę wrzucamy Flexa Throne, Sean Roden. Powiem wam, że ten gość ma w sobie takie na maksa estetyczne kształty i wiem, że teraz Liga IB Pro prawdopodobnie trochę zwraca się ku tym kształtom i o tym świadczy chociażby taki fakt, że powstaje nowa konkurencja, jeśli chodzi o ligę zawodową i jest to klasyczne physique, czyli classic physique i wówczas takie stare kształty jak Frank Zane mają być promowane przez ligę zawodową. Nie będę ukrywał, trochę ostrze zęby na tą kategorię. Zobaczyłem limity wagowe i mam świadomość, że jest to w zasięgu, także niewątpliwie jest to coś, co mnie tak jakby trochę korci, żeby wrócić na tę scenę szybciej niż planowałem, ale zobaczymy jak to będzie, nic nie obiecuję. Numer 2, Sean Roden z racji jego klasycznych kształtów. Numer 3. I tu też jest, tu jest dobry zawodnik, tak obstawiam, Big Ramy. Kurczę, nawet nie wiem, nie będę próbował wymawiać jego nazwiska i imienia w języku, w jego ojczystym języku, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że kultura arabska zaczyna odgrywać coraz większą rolę pod kątem odbioru sportu sylwetkowego. Kultura arabska musi być doceniona i Bikrami jest tak jakby najlepszym ambasadorem kultury arabskiej w sporcie sylwetkowym Ligi IFBB Pro, także myślę, że czas najwyższy, żeby go docenić i dać mu te premiowane medale, trzecie miejsce. I a propos Bikrami, jeszcze taki jeden mały smaczek. Jeśli ocenialibyśmy ekstremalność sylwetki, prawdopodobnie Bikrami zdemolowałby wszystkich. Na szczęście, w moim odczuciu na szczęście kulturystyka nie poszła aż tak bardzo w tą stronę, ale chcę, żebyście to wiedzieli. Bikrami wczoraj podczas konferencji prasowej tak naprawdę nie wiem dlaczego to zrobił, ale chyba tak pod publikę, żeby pokazać, stanął na wagę, żeby pokazać jak ogromne jest jego ciało i nie zgadniecie ile waży, ale było to 316 funtów, co daje nam niemalże 150 kg żywej wagi w gościu, który jest po prostu pocięty do kości i to jest po prostu brutalne. To jest po prostu brutalne i wręcz niewiarygodne. Natomiast zobaczymy jak będzie to wyglądało na scenie, jak ten ogromny potwór, bo tak bym go nazwał, oczywiście wiem, że na pewno by się za to nie obraził, jak ten ogromny Hulk będzie wyglądał w porównaniu do w miarę estetycznego Phila Heatha i bardzo estetycznego Flexa Throna Shawna Rodena. Jest to taka zagadka, ale te 316 funtów nie do ogarnięcia. Lecimy dalej, czwóreczka. Solidny Dexter Jackson. Czwórkę wrzucam dla Dextera z racji tego, że jest bardzo, bardzo stały w robieniu dobrych wyników. Wydaje mi się, że ta pierwsza trójka to nie są jego progi. Jeśli jednak wydarzyłby się jakiś niespodziewany obrót spraw, myślę, że mógłbym go zamienić nie z Big Ramy, bo Big Ramy go i tak celuje na trójkę, ale Dexter i Flexa Throne są bardzo, bardzo estetyczni i jest szansa, że kliknie coś i się zamienią miejscami, ale mimo wszystko Dexter Jackson numer 4 i tu też jest jeszcze taki mały smaczek. Otóż chciałbym, żebyście wiedzieli, że Dexter Jackson aktualnie ma 46 lat. Także panowie, którzy mają wymówkę, że po 30 już nie można, to macie przykład Dexa. Nie wnikam w to, że jest na witaminie S, jak to ktoś tam fajnie powiedział w którymś filmiku. Fakt taki, że bardzo ciężko pracuje i zwyczajnie walczy o spełnienie swoich marzeń. Szczyt jego formy przypada na lata 45, 44, 46. Można? Można. Lecimy dalej. Piątka. Piąty numer. Dennis Wolf. Tak najpierw go trochę zdyskredytowałem, ale sobie pomyślałem, że Dennis Wolf to taki gość, który po prostu nie robi wokół siebie dużo hałasu. Zwyczajnie wchodzi na scenę, pokazuje
zazwyczaj bardzo, bardzo dobrą formę, bardzo estetyczne kształty. Myślę, że nie warto go dyskredytować i tą piątkę bym mu dał. I teraz dochodzimy do kolejnej piątki, gdzie kompletnie nie jestem w stanie ustalić miejsc, ponieważ tam czynniki, które wpływają już na ustawienie zawodników 5 do 10 są drastycznie nieogarnialne. Taki neologizm. Spróbuję wymienić zawodników, których bym typował na kolejną piątkę. Juan Morel, myślę, że będzie w tej górnej części. Estetyczna sylwetka, sędziowie go lubią. Jest takim sportowym świrem, także fajna historia. Na pewno będzie tam Branch Warren, kolejny 40-latek, 40x-latek w stawce, także kolejna fajna historia. Kolejną osobą może być niewątpliwie Victor Martinez, także 40+. Zobaczcie, ten sport ma do siebie to, że po prostu w szczyt formy, tak? I nie tylko jeśli chodzi o zawodników, którzy startują w bardzo, bardzo ciężkiej kulturystyce, nie tylko tych zawodników pro, ale także generalnie o osoby, które po prostu dbają o ciało, to szczyt formy naprawdę może przypadać na lata 40 naszego życia i uwierzcie mi, ale zamierzam to udowodnić. Także jeszcze muszę trochę poczekać, jakieś 15 lat? Zobaczymy. Dobra, lecimy dalej. Steve Kuklo, widzę go w top 10. W Johnny Jackson? Niekoniecznie. Tak patrzę w ściągawkę. Cedric McMillan też może być tak gdzieś w granicy 7-8 miejsce. Co prawda nigdy nie widziałem go, żeby był docięty do kości, ale zawsze jest ten czynnik estetyczny. Arnold Schwarzenegger klepnął go po plecach, także mam nadzieję, że gdzieś tam pójdzie w górę w stawce. Także McMillan będzie w tym top 10. I czekajcie, czy już wszystko ogarnąłem? Tak jeszcze patrzę. To podsumujmy tą top 10. Juan Morel, McMillan, French Warren, Victor Martinez, Steve Kuklo. Brzmi rozsądnie. Kategoria 212 funtów i powiem wam, że tam prawdopodobnie Mister Olympia także jest niezagrożony. Konkretnie rzecz ujmując, Flex Lewis numer 1. Raczej tak będzie. Daje 95% na to, że Flex jest nie do ruszenia. I powiem wam, że kurde, no bardzo, bardzo pokrewna historia do Phila Heatha. Wspaniały ambasador sportu, bardzo dobry człowiek i mam pełną świadomość, że to miejsce, w którym jest, czyli bycie numerem 1 w kategorii 212, w ogóle nie jest przypadkiem. Na serio jest dobrym gościem i miałem okazję posłuchać trochę jego historii w momencie, gdy był w Birmingham na Expo, gdy prowadził swoje seminarium i chcę powiedzieć wam, że jeśli kiedykolwiek będziecie mieli możliwość wysłuchania tego, dajcie sobie wszystko, żeby być na seminarium takiego człowieka, konkretnie na jego seminarium. Naprawdę budujące historię dla każdego z nas i Flex Lewis, zasłużony Mister Olympia. Doszedł do wszystkiego ciężką pracą i jeszcze jeden taki niuans. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że dla spełnienia swoich marzeń był gotowy porzucić swoje życie w swojej rodzinnej Anglii i wyprowadził się do Stanów. I jakby nie było, to też jest dosyć ważny element podróży, jeśli chodzi o osiągnięcie szczytów w strukturach Ligi Ivy. To będąc Mister Olympia, musiał być na miejscu, musiał być gotowy do promowania sportu w każdym możliwym momencie i specjalnie dlatego przeprowadził się do Stanów. Także patrząc z perspektywy osoby walczącej o marzenia, jest to także krok, który warto podkreślić. Natomiast za jego plecami gdzieś tam pewnie będzie się skradał ten gość, którym daje 5% szansy, Jose Raymond. Też fajna historia, bardzo sympatyczny człowiek, bardzo dobrze zbudowany i jakby nie było, też 40+. Także Jose Raymond. No, daję mu tylko 5%, ale myślę, że będzie drugi. Dobra, to mamy ogarnięte, tak naprawdę, jeśli chodzi o 212. Tak wiecie, no nie jestem w stanie tak naprawdę układać kolejnych miejsc. No, są też takie nazwiska jak Eduardo Correra. Jest teraz też ten fajny, bardzo estetyczny zawodnik. Wybaczcie, ale pochodzi on z Korei i nie jestem w stanie przytoczyć jego imienia ani nazwiska. Nie będę robił z siebie znawcy języka koreańskiego. Cholera, pewnie nawet takiego nie ma. Wybaczcie. Natomiast chcę, żebyście wiedzieli, że 212 to będzie raczej Flex Lewis, drugi Jose Raymond. Co dalej? Zobaczymy. I w taki oto sposób trafiamy do tego, na co prawdopodobnie wiele osób czekało, czyli kategorii Men's Physique. Jakby nie było mojej kategorii, kategorii, której jestem częścią i z którą teoretycznie powinien być najbardziej związany, ale tylko teoretycznie, bo wiele rzeczy, które wiążą się z tą kategorią,
Chciałbym, żebyście wiedzieli, że zwyczajnie mi nie odpowiadają. Natomiast tutaj pogadajmy sobie o dwóch zawodnikach, którzy także są na szczycie i tutaj daję może nie 50-50. Mam jakieś swoje małe wskazanie i zaraz wam o tym opowiem, ale pogadajmy sobie o Sadiku Hadzowiczu i Jeremim Buendia. I pamiętacie, jak wypowiadałem się bardzo, bardzo pozytywnie o Kaju Greenie, o Flexie Lewisie, o Philu Heathie, o Jose Raymondzie, generalnie o tych wszystkich top zawodnikach z kategorii ciężkiej. Chcę powiedzieć wam, że ci zawodnicy w kategorii ciężkiej na 100% nie znaleźli się w tym miejscu, w którym są przypadkowo. Zwyczajnie bardzo ciężko na to zapracowali i mają w sobie ten taki charakter mistrza, mają w sobie bardzo dużo pokory i są bardzo, bardzo dystyngowani, jeśli chodzi o swoją sylwetkową podróż. Natomiast dwóch wspomnianych przeze mnie gentlemanów, i Jeremy, i Sadik, kompletnie nie pasują do tego towarzystwa. I mówiąc teraz o mojej personalnej relacji do nich, do jednego i do drugiego, chcę powiedzieć wam, że i Sadik, i Jeremy są to tacy goście, którzy... Myślę, że powiem prawdę i nie skłamię, jeśli powiem, że są zwykłymi dupkami, zakochanymi w sobie lanusiami. Akurat tych dwóch tak ma. Ten typ tak ma. I nie wiem, czy jest to specyfika kategorii, natomiast na pewno, jeśli chodzi o tych dwóch ludzi, ani jeden, ani drugi nie chciałbym, żeby byli moimi kumplami. Miałem okazję poznać i Jeremiego, i Sadika. Sadik to taki koleś, który nie odpowiada ci cześć, dopóki nie sprawdzi, czy nie masz więcej lajków na Instagramie. Jeśli nie masz, to ci nie odpowiada. A jeśli masz, to jest dla ciebie bardzo miłe. Także macie obraz. A Jeremy? Miałem ciekawą historię związaną z nim i z jego dziewczyną i nazwijmy go, że jest bardzo niepewny siebie. Dobra, to było tyle, jeśli chodzi o takie nasze relacje. Chcę po prostu wam powiedzieć, że jest dosyć spora różnica między tym top men's physique a top bodybuilding i niekoniecznie na plus dla men's physique, czyli jakby nie było, nie staje w tym wypadku ze swoją kategorią. I proszę, też nie odbierajcie tego, że jakkolwiek jestem zazdrosny o ich sylwetki czy coś, broń Boże, tak nie jest. Po prostu akurat tych dwóch to takie przysłowiowe dupki. I jakbym ich ustawił? Wydaje mi się, że Sadik będzie w tym roku pierwszy, Jeremy drugi. Sadik wygrał Arnold Classic, jest na fali. Na pewno też będzie dużo większy niż Jeremy. I mocno nazwałbym to, widzicie, to jest właśnie ten czynnik pozasportowy. Bardzo, bardzo ciężko pracuje na to, żeby być Mister Olympia. To tego nie można mu odebrać. Udziela się bardzo intensywnie, udziela się tam, gdzie powinien się udzielać, żeby być numerem 1. I myślę, że w jego przypadku to zaprocentuje. Także ustawiam Sadika na numerze 1, na numerze 2 ustawiam Jeremiego Buendię. I teraz przechodzimy do pozostałych zawodników. I tutaj będę też tak samo szczery. Jak negatywnie wypowiedziałem się i o Sadiku, i o Jeremim, tak pozytywnie chciałbym się wypowiedzieć o chociażby takim zawodniku jak Ryan Terry. Chłopak z Anglii. Miałem okazję z nim stawać na deskach ceny Mistrzostw Europy, Arnold Classic Europe. I co stoi za tym chłopakiem? Przede wszystkim jest skromny, jest normalny, jest uśmiechnięty, taki prawdziwy, młody, ambitny gość. I wierzę, mocno wierzę w to, że ma szansę być trzeci w tym roku. Co prawda jest z Europy, ale też jest trochę promowany, ma trochę wsparcia i też ma taką fajną osobowość. Także jeśli chodzi o tego gościa, na serio jestem, kupuję go takim, jakim jest. Także jakby nie było Ryan Terry, wierzę, że może być trzeci. I też kolejnym takim mega fajnym gościem jest Steve Cook, który po prostu wypadł z zawodów. Nic na to już nie poradzimy, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że na przykład to też pokazuje charakter mistrza. Steve Cook, gość, który jest w tym biznesie od iluś tam, może nawet, może nie kilkunastu, ale kilku dobrych lat i też na pewno przeszedł już swoją drogę. Jest bardzo pokorny, jest bardzo okej. Także teraz tłumaczę wam, że tak na serio wszystko zależy od człowieka. Akurat tych dwóch trafiło się najlepszych. Numer 3 Ryan Terry. I jeszcze mi teraz spadł do głowy Anton Antipow. Tak chyba się wymawia jego nazwisko, jeśli przekręciłem, to przepraszam. I też gadałem z nim na jednym, na drugim expo. Wydaje się być bardzo w porządku. Wydaje się być bardzo okej i wydaje się być bardzo dojrzały. Także no nie wiem, czy nawet nie zamieniłbym Ryana. Także macie moją czwórkę. Pierwszy Sadik, drugi Jeremy, trzeci Ryan albo Anton. Tak bym widział kategorię Men's Physique. I zostały nam damskie kategorie, zacznijmy od kategorii, którą osobiście postanowiłem zbojkotować, nie typować, ponieważ w Women's Physique nie startuje moja ukochana Dana Lynn Bailey i w związku z tym nie będę typował, prawdopodobnie wygra ta sama co rok temu,
Nie gniewajcie się, nie znam nawet nazwiska. Nie, zwyczajnie nie interesuję się tą kategorią. Po prostu uwielbiam Dany Big Baby za jej osobowość. Jest wspaniałą, wspaniałą babką i jeśli ktokolwiek z Was, czy ktokolwiek, na pewno większość z Was dobrze ogarnie język angielski, wejdźcie sobie na jej kanał. Zobaczcie co robi i fajna dziewczyna. Lecimy dalej. Bikini kobiet? Nie, zostawmy sobie na koniec. Weźmy sobie body fitness, czyli fitness sylwetkowe kobiet. Chyba tak to się by nazywało w języku polskim. Myślę, że tam bez zmian Nicole Wilkins buduje swoje dziedzictwo. Bardzo zgrabna, bardzo dobrze zbudowana. W tym momencie już pani. Szacuneczek. Niewątpliwie. Nie znam jej historii, ale prawdopodobnie skoro tak dużo razy wygrała, to musi być ona równie dobra jak w przypadku Phila czy Lexa Lewisa. I teraz dochodzimy do kategorii fitness kobiet. Tam śliczna Oksana Grysina, dziewczyna z Rosji. W tamtym roku wygrała, sędziowie ją lubią. Generalnie nie da się jej nie lubić, bo też jest takim promyczkiem, jeśli chodzi o generalnie o ligę IFBB Pro i też ma w sobie dużo takiej pozytywnej energii, także wierzę, że Oksana wygra w kategorii fitness kobiet. I dochodzimy do bikini. I powiem Wam, że to jest kategoria, którą po prostu mogę sędziować tylko i wyłącznie albo swoim męskim okiem i wtedy kompletnie nie wiem, kto wygra, albo próbować znaleźć jakieś takie wyrachowane rozwiązanie. I wydaje mi się, że w tym roku Miss Olympia Bikini, która była w tamtym roku, czyli Ashley Caldwasser, zeskoczy na drugie miejsce. Przeskoczy ją India Paulino, czyli taka zawodniczka, która była też doceniana bardzo, bardzo mocno na innych zawodach. I zauważyłem taką zależność, że już nie pamiętam, chyba na Arnold Classic przeskoczyła już Ashley Caldwasser, czyli logicznie myśląc, żeby coś się działo, to może zmienimy Miss Bikini Olympia i India Paulino skoczy na jedynkę. I jeśli chodzi o trzecią dziewczynę, kurczę, musiałbym zacząć w ściągę, bo nie pamiętam w tym momencie jej nazwiska. W każdym razie imię to Janet, bardzo piękna dziewczyna i jest sponsorowana, w zasadzie tworzy team razem z Philem Heathem, czyli wierzę, że może być w top 3. Janet, wpiszcie mi w komentarzach po prostu, jeśli będzie korzystało Wam się to nazwisko. Ja pewnie sobie sprawdzę w momencie takim, gdy wyłączę już tą kamerę. Dobra, czyli mamy wytypowane wszystkie kategorie takie, które... W zasadzie chyba wszystkie kategorie, znacie moje zdanie. Ciekaw jestem, co się teraz skryje w Waszych głowach i wiem, że w wielu z nich na pewno pojawia się taka myśl: Mario, nie powiedziałeś o najważniejszym. I taka jest prawda. Nie powiedziałem jeszcze o najważniejszym. Wiele osób na pewno wie, do czego zmierzam. Wielu Polaków na pewno wie, czego zabrakło w tej mojej wypowiedzi i powiem Wam, że zabrakło wypowiedzi na ten temat tylko i wyłącznie dlatego, że najlepsze zostawia się na koniec. I na końcu chciałbym wspomnieć o naszym polskim akcencie na tegorocznej Mister Olympia. Robert Piotrkowicz. Powiem Wam, że mówiąc to nazwisko, w zasadzie imię i nazwisko, mam przed sobą same dobre wspomnienia. Same fajne sytuacje i zastanawiam się, z czego to wynika. Z tego, że po prostu tak się złożyło, czy może z tego, że Robert jest naprawdę dobrym sportowcem, dobrym człowiekiem. I pójdźmy o krok dalej. Na razie skupmy się na tym czynniku sportowym. Chcę powiedzieć Wam, że obserwuję Roberta od kilku ładnych lat i zawsze postrzegam go jako wzór sportowca. Obserwuję też sobie, jak jego sylwetka ewoluuje, jak się zmienia i miał w swojej karierze takie etapy, gdzie nabierał bardzo, bardzo dużych rozmiarów i czasami gdzieś zanikał trochę ten czynnik estetyczny. Natomiast w tym roku chcę powiedzieć Wam, że w moim odczuciu, w tym jak postrzegam estetykę ludzkiego ciała, to tak dobrego Roberta Piotrkowicza nie widziałem jeszcze nigdy. Być może jest trochę mniejsza niż w poprzednich sezonach, natomiast jeśli chodzi o jego czynnik estetyczny, jego talię, jego symetrię, jest ona zdecydowanie w tym momencie na najwyższym poziomie. Wierzę, że jego kondycja w tym momencie, gdy wyjdzie na scenę Mister Olympia, także będzie na jego Roberto Piotrkowiczowym poziomie, czyli na najwyższym światowym poziomie. Uwierzcie mi, że jeśli chodzi o kondycję, gdy widziałem na żywo to, jak jest przygotowany do zawodów, niemalże nigdy nie ma nic do zarzucenia. Także jeśli tu będzie ok, to... A na pewno będzie, to mieć świadomość, że ten Robert Piotrkowicz, który stanie na scenie Mister Olympia 2015, będzie najlepszym, najbardziej estetycznym Robertem w historii. I teraz pojawia się pytanie, gdzie umieściłbym Roberta w tej całej stawce? Gdybym ja był sędzią, dałbym mu numer 1. Po prostu. Bardzo podoba mi się historia, która za nim stoi, ale spójrzmy na to trochę bardziej realnie i wydaje mi się, że Robert będzie miał bardzo ciężko, żeby dostać się do tego top 10.
powiem Wam, że szczerze mówiąc graniczyłoby to z cudem. I chciałbym, żebyście mieli świadomość, że nie wynika to z tego, że czegokolwiek mu brakuje względem tych osób, które tam będą. Ponieważ na takim poziomie ten czynnik sylwetkowy, uwierzcie mi, że jest do obejścia. Natomiast co jest bardzo ważne i co jest bardzo piękne w jego historii. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że Robert w tym roku do Mister Olympia zakwalifikował się nie przez zwycięstwo, nie przez to, że ktoś gdzieś go wspierał, tylko przez swoją ciężką pracę, przez to, że był bardzo sumienny i bardzo konsekwentny i zakwalifikował się dzięki punktom. I wiedzcie, że za punktami Roberta nie stoi nikt inny jak on sam i jego ciężka praca i to jest piękne, bo wiem, że nie ma żadnego międzynarodowego wsparcia. Wiem, że tak naprawdę sam wykuł ten sukces i jest to coś niezwykłego, jest to coś naprawdę niespotykanego, bo to nie jest kwestia jednego roku. To, że Robert jest w stanie łapać wysokie miejsca, nie mając ze sobą praktycznie żadnego sponsora, żadnej firmy, żadnego solidnego nazwiska, jest tylko i wyłącznie jego efektem ciężkiej pracy przemnożonej przez kilka bardzo ładnych lat startów. Robert wyrobił sobie na tyle renomę, że sędziowie ze Stanów postrzegają go jako bardzo dobrego zawodnika, który zasługuje na wysokie miejsce w stawce na jakichkolwiek zawodach. Teraz chciałbym jeszcze porozmawiać z nami chwilę o jednym dla mnie ważniejszym aspekcie, jeśli chodzi o historię Roberta, aniżeli jego sukcesy sportowe. Mianowicie chciałbym powiedzieć Wam, że w momencie, gdy mówię Robert Petrowicz, oprócz tego, że jest to świetny sportowiec, to też zawsze sobie myślę o takim jednym słowie, takim słowie kluczu i to słowo to balans. I wielu z Was zadaje sobie teraz pytanie, o co chodzi, jaki balans? I powiem Wam, że chodzi o taki balans, którego właśnie najczęściej nam brakuje. Mianowicie, wiedzcie, że Robert Petrowicz to nie tylko świetny sportowiec, ale jest to także, z tego co widziałem na własne oczy, widziałem to wielokrotnie, jest to świetny mąż i super tata. Robert buduje, oprócz swojego ciała, buduje coś bardzo, bardzo ważnego i coś dużo silniejszego, aniżeli nasze mięśnie. Buduje wspaniałą rodzinę i w tym upatrywałbym jego siły. Dlatego wiele osób zadaje sobie to pytanie, dlaczego akurat Robert jest tym polskim IB Pro, dlaczego on osiąga największe sukcesy i wydaje mi się, że tą tajemnicą jest właśnie ten jego balans. Jest to, że potrafi budować swoje takie normalne, zwykłe, rodzinne życie i przy tym realizować swoją pasję. Oczywiście jest w tym wspierany i to jest taki pełen, piękny pakiet. Taka mega silna drużyna Piotrkowiczów. To jest coś, co widywałem na niejednych zawodach i no jest to cudowne, że ma taką możliwość, żeby być takim dobrym przykładem. Dobrym przykładem nie tylko dla nas jako sportowców, ale też dla nas jako dla ludzi. Dla nas jako dla dorosłych mężczyzn i myślę, że tak powinno postępować się z kobietami, jak robi Robert i myślę, że takim tatą też warto być. To taka moja personalna nutka właśnie Roberta. Mam nadzieję, że za to się nie pogniewa, chyba za dużo powiedziałem. A jeśli chodzi o podsumowanie tego wideo i podsumowanie wątku Roberta, mam do Was kilka prośb. Mianowicie jeśli chodzi o komentarze, to proszę Was, piszcie Wasze wizje, jeśli chodzi o ułożenie miejsc na tegoroczny Mister Olympia, czy to odnośnie kategorii ciężkiej, czy to odnośnie jakiejkolwiek innej kategorii. Natomiast jeśli chodzi o Roberta, tak jak wspomniałem, zróbmy dwie fajne rzeczy. Pierwsza rzecz to taka, że chciałbym dać trochę kredytu dla Roberta, ponieważ wiem, że on sam w sobie nie jest telewizyjnym zwierzem, jest zdecydowanie bardziej takim sportowcem z krwi i kości, który emocje zachowuje, że tak powiem, gdzieś na boku i chciałbym, żebyście zwyczajnie kliknęli w jego social media, bo wiem, że zaczął je prowadzić coraz bardziej aktywnie, coraz więcej się udziela i myślę, że to taka historia, którą warto sobie gdzieś tam śledzić. Także przejrzyjcie te Facebooki, przejrzyjcie YouTube, Robert Piotrkowicz tam jest i mam nadzieję, że dacie mu tam plus jeden, żeby zwyczajnie widział, że ludzie z naszego kraju go wspierają. I a propos wsparcia, zróbmy mu taki mały prezent i chciałbym prosić Was o to, żebyście tym razem klikali kciuki w górę, ale nie dla mnie, nie dla Team Natural, tylko zróbcie to dla Roberta. Także w momencie, gdy wróci z Las Vegas, zobaczy, że pod tym filmem jest trochę tych kciuków w górę, bo mocno wierzę, że go zobaczy. Dobra, to byłoby na tyle, jeśli chodzi o mnie. Mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w podsumowaniu Mister Olympia. Mariusz Czerniewicz, Team Natural, signing out.